Ousmane Dembele jest trochę piłkarzem zagadką. Z jednej strony za czasów gry w Borussii Dortmund prezentował się bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że postanowiła go kupić FC Barcelona za bardzo duże pieniądze. Niestety po przybyciu na Camp Nou coś się załamało, coś kompletnie odmieniło Francuza. Nie pomagały też liczne kontuzje, które wręcz go nękały. Ostatnie wydarzenia związane z Dembele zaskoczyły, a niektórych wręcz zszokowały. Przed wami ślub Ousmane Dembele, o którym nikt nie wiedział. Zapraszam do oglądania. Ślub sam w sobie nie jest niczym zaskakującym. Bardziej dziwią jego okoliczności oraz cała otoczka. Zacznijmy od najważniejszego, czyli samej ceremonii. Według marokańskich mediów Ousmane Dembele poślubił znaną TikTokerkę, która tworzy treści pod pseudonimem Rima. Na swoim koncie ma kilkaset tysięcy obserwujących oraz kilka milionów wyświetleń. Publikuje ona zazwyczaj filmy, na których jest ubrana w hijab i maskę. Według niektórych mediów nie ma pewności, czy aby na pewno małżonka Dembele i Rima to te same osoby. Ceremonia ślubu odbyła się w stylu marokańskim. Jak twierdzi Mundo Deportivo, odbyła się ona w Maroku ze względu na pochodzenie jego wybranki. Dobra, teraz przejdźmy do spraw związanych z klubem. Tak jak wspomniałem na początku, ślub Dembele był ogromnym zaskoczeniem. Ludzie związani z FC Barceloną nie wiedzieli, że Ousmane ma narzeczoną. Niektórzy nawet sądzili, że Francuz nie jest związany z jakąkolwiek kobietą. Żaden z piłkarzy Dumy Katalonii nie pojawił się na ceremonii zaślubin. Jedynym piłkarzem był Dayot Upamecano, z którym Dembele utrzymuje kontakt od czasów wspólnej gry w reprezentacjach młodzieżowych Francji. Na tej podstawie można stwierdzić, że Dembele nie nawiązał z żadnym piłkarzem FC Barcelony przyjacielskiej więzi. Co tak naprawdę wywołało wściekłość i złość w gabinetach Dumy Katalonii? 29 grudnia u Dembele oraz u kilku innych piłkarzy FC Barcelony wykryto sami wiecie co. Było to równoznaczne z dłuższą przerwą oraz izolacją. Kibice bezlitośnie obwiniali Francuza o to, że ten bezmyślnie zaraził się wirusem na własnym weselu. Ile tak naprawdę jest w tym prawdy, o tym pewnie nigdy się nie przekonamy. Barca z pewnością nie jest zadowolona ślubem, o którym nikt do końca nie wiedział. W ostatnim czasie to tylko jedna z wielu wpadek francuskiego piłkarza. Wcześniej m.in. spóźnił się na pierwszy trening pod wodzą nowego trenera Xaviego Hernandeza. Nie pojawił się też na pożegnalnej konferencji prasowej Sergio Aguero. Dembele prezentuje wszystkie negatywne cechy, które potwierdzają jego niedopasowanie do klubu z Camp Nou. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zdziwiony, że włodarze klubu darzą Dembele aż taką cierpliwością. Co jeszcze Ousmane musi zrobić, aby czara goryczy się przelała? Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.